Big Jump. Europejska inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi na konieczność dbania o czystość rzek dotarła nad świder. lipca akcja na plaży miejskiej w Otwocku zgromadziła wielu miłośników rzeki. Za organizacją stała inicjatywa Chodź na Świder oraz stowarzyszenie Kocham Józefów. Zadowolone? Jakie pierwsze wrażenia? Jesteśmy bardzo zadowolone, dlatego że po pierwsze dopisała pogoda. Poza tym okazuje się, że mieszkańcom linii Otwockiej zależy na Świdrze, bo przyszli i wskoczyli z nami do rzeki. Wiem, że macie więcej planów, Paulina. Co tam się szykuje na następne miesiące? No, w sierpniu mamy mały przestój, ale już we wrześniu, na początku, dokładnie 7 września, zaprosimy Was na akcję pod tytułem Wschód nad Świdrem. Będzie tutaj kino plenerowe. Akcje pod tytułem Żywa Biblioteka, no i muzyka przez, mamy nadzieję, północy. Kto dla nas gra dzisiaj, bo mamy dużo fajnej muzyki? No, słuchajcie za nami chłopcy z Be Together i Audio Świder. Symbolicznemu wejściu w nurt Świdra towarzyszyły zabawy, gry i konkursy, m.in. na stylizację retro. Skąd inspiracje czerpaliście? No, ze starych zdjęć, z albumu rodzinnego i nie tylko. No i tak chcieliśmy się upodobnić do tych dawnych plażowiczów. Trudno znaleźć stroje, które gdzieś oddają epokę, to by było dużo zachodu? No, my znaleźliśmy je w naszej szafie, szafie naszej mamy i swoich własnych. W projekt zaangażowało się też miasto Otwock, do którego plaża należy. Dlaczego Otwock wsparł tę inicjatywę? Rok temu narodził się pomysł, żeby te miejsce, na którym w tej chwili jesteśmy, wykorzystać do plażowania, żeby wyjść dla mieszkańców. Rok temu były to początki, w tym roku działam troszeczkę prężniej, mam zarządcę tego terenu, Stowarzyszenie Kocham Józefów. No i staramy się co tydzień organizować jakieś eventy takie kulturalno-sportowe, turystyczne dla naszych mieszkańców, nie tylko, bo oczekujemy, że ten temat przyda się udzielić z zewnątrz. Co za tydzień, bo wiem, że też coś tak, za tydzień na pewno 13 lipca w okolicach rzeki Świder, przepraszam, 20. W okolicach rzeki Świder będzie Świder Time Marathon. To są biegi przełajowe w dorzeczu Świdra. W przypadku tego samego dnia i następnego, czyli 20-21, mamy czwartą już edycję siatkówki plażowej. Jest to turniej organizowany przez miasto Otwock. Do tej pory 3 edycje odbywały się na boisku do siatkówki plażowej przy Orliku na ulicy Karczewskiej w Otwocku. Tym razem stwierdziliśmy, że no, siatkówka plażowa w ogóle kojarzy się z takim miejscem do plażowania i musi być troszeczkę wody. Także tutaj te elementy mamy, dlatego chcemy, żeby tutaj ta siatkówka plażowa za tydzień ten turniej się odbył. Już niebawem zachęcamy do obejrzenia naszej kolejnej relacji z nad Świdra z zawodów skimboardowych.